1. Mose 23. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Wir lesen die Verse 1 bis 9 und 17 bis 20. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 23 rozdział. Przeczytamy wiersze od 1 do 9 i od 17 do 20. A Sara żyła 127 lat. Tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kirjat Arba, czyli w Hebronie, w ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abraham, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwać ją. Potem Abraham wstał od swojej zmarłej i rzekł do Hetytów, mówiąc: jestem u was osiadłym przybyszem. Dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Hetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak: słuchaj nas, Panie, Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swoją zmarłą w najlepszym z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi Ci grobu swojego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Wtedy wstał Abraham i pokłonił się ludowi tego kraju, Hetytom, i mówił z nimi tak: jeżeli zgadzacie się, abym wyniósł z domu i pochował zmarłą moją, posłuchajcie mnie i wstawcie się za mną u Efrona, syna Sochara, aby mi odstąpił jaskinię Machpela, którą ma na końcu pola swego. Niechaj odstąpi mi ją za pewną cenę, abym miał własny grób wśród was. Od 17 wiersza. Tak więc pole Efrona, które jest w Machpela, naprzeciw Mamre, pole wraz z jaskinią, która się tam znajduje, i wszystkie drzewa na polu, na całym jego obszarze wokoło, przeszły na własność Abrahama na oczach Hetytów wobec wszystkich, którzy zgromadzeni wchodzili w bramę jego miasta. Potem pochował Abraham Sarę, żonę swoją, w jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre, to jest Hebronu w ziemi kananejskiej. W ten sposób przeszło pole z jaskinią na nim od Hetytów do Abrahama jako jego własny grób. Geschichtlich gesehen gehören die Kapitel 23 bis 25 zusammen. Jeśli chodzi o ciąg historyczny, to te rozdziały od 23 do 25 ściśle się ze sobą łączą. Denn es beginnt mit dem Tod von Sarah. Rozpoczyna się tutaj od opisu śmierci Sary. Und es endet mit dem Tod von Abraham. I kończy się śmiercią Abrahama. Die auch beide noch am gleichen Ort begraben werden. I oni obydwoje w tym samym miejscu byli również pochowani. Dazwischen eingeschoben ist Kapitel 24. Pomiędzy jest wsunięty ten 24 rozdział, wo es in erster Linie um Isaak und Rebekka geht. W którym to w pierwszym rzędzie chodzi o Izaaka i Rebekę. Prophetisch gesehen gehören die Kapitel 21 bis 24 zusammen. A proroczo, z proroczego punktu widzenia, to właśnie rozdziały od 21 do 24 należą do siebie razem. Es beginnt sozusagen mit der Geburt von Isaak. Rozpoczynają się opisem narodzin Izaaka. Geht darüber, dass Hagar vertrieben wird mit ihrem Sohn Ismael. Później czytamy o tym, że została z tego domu wygnana Hagar z jej synem Ismaelem. Anschließend sehen wir die Opferung von Isaak. Powiązaniu dalej widzimy również ofiarowanie Izaaka. Den Tod von Sarah. Następnie znajduje się opis śmierci Sary. Und dann wie in Kapitel 24 eine Braut für Isaak gefunden wird.
A następnie czytamy opis w rozdziale 24 znalezienia małżonki dla Izaaka. Wir haben also hier zwei Ebenen, die wir uns ein klein wenig angucken wollen an diesen beiden Abenden. A więc mamy przed sobą dwa poziomy albo dwie płaszczyzny, którym chcielibyśmy się przyjrzeć z te dwa przed nami leżące wieczory. Zum einen die geschichtliche, also praktische Seite für uns. Z jednej strony tą stronę historyczną, czyli bardziej praktyczną dla nas. Aber dann eben auch die prophetische Seite. Ale również też i tą stronę proroczą. Gucken wir uns jetzt erstmal zunächst ein klein wenig die praktische Seite in Kapitel 23 an. Najpierw spójrzmy na tą praktyczną stronę opisaną w tym 23 rozdziale. Dort erfahren wir zuerst, dass Sarah im Alter von 127 Jahren stirbt. Który rozpoczyna się opisem tego, że Sara mając 127 lat umiera. Ich glaube, das ist die einzige Frau im Alten Testament, wo uns gesagt wird, wie lange sie genau lebte. Wydaje mi się, że ona jest jedyną kobietą w Starym Testamencie, co do której jest uczyniona wzmianka, ile lat żyła. Aber Gott sagt nicht nur, dass Sarah 127 Jahre alt geworden ist. Ale Bóg nie tylko powiedział, ile, że ona dożyła wieku 127 lat. Sondern er redet in einem Nachsatz von ihren Lebensjahren. Ale również wspomina w dodatkowej części tego zdania, że tyle było lat życia Sary. Es waren also ihre Jahre, die sie hier auf dieser Erde lebte. A więc to były lata, w których ona na tej ziemi żyła. Und das spricht natürlich auch von unserer praktischen Verantwortung. I to oczywiście wskazuje na naszą praktyczną odpowiedzialność. Und das werden wir auch noch sehen, dass Sarah darin ein großartiges Zeugnis gewesen ist. I będziemy to widzieli, że właśnie Sara w tym względzie była szczególnego rodzaju świadectwem. Natürlich hatte sie auch ihre Schwachheiten und ihre Fehler, wie wir alle. Naturalnie i ona miała swoje słabości i popełniała błędy, tak samo jak my wszyscy. Auch manchmal ihren Kleinglauben. Czasami również też i okazywała się jej niewiara. Als sie lachte, als sie die Verheißung bekam, noch einen Sohn zu bekommen. Wtedy, gdy się roześmiała, gdy usłyszała tą wiadomość, że jeszcze urodzi syna. Aber nichtsdestotrotz ist sie eine Frau des Glaubens gewesen. Ale właśnie to ona też jest niewiastą, która cechuje się szczególnego rodzaju wiarą. Und zwar sowohl in ihrem Leben als auch in ihrem Sterben. I to w zakresie jej życia, jak również też i jej śmierci. Zuerst einmal ein Vers aus Psalm 90. Najpierw przeczytamy jeden wiersz zapisany w Psalmie 90. Und das ist Vers 12. Mianowicie 12 wiersz, Psalm 90, wiersz 12. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serce. Psalm 90, wiersz 12. Daran sehen wir, dass die praktische Seite, oder nein, dass die Lebensjahre mit unserem praktischen Leben in Verbindung gebracht werden. I z tego widzimy, że nasze lata życia są ściśle powiązane z doświadczeniami naszego życia. Und zwar mit dem Ziel, dass wir ein weises Herz bekommen. Mając na celu to, abyśmy otrzymali mądre serce. Das bedeutet nicht, dass wir viel in unserem Verstand wissen. To wcale nie oznacza, abyśmy wiele wiedzieli naszym rozumem. Sondern dass wir das Wort Gottes in unserem Leben ausleben. Ale chodzi o to, abyśmy to w naszym życiu okazywali Słowo Boże, jak my według Niego żyjemy. Das ist ein Kennzeichen von Sarah. I to jest jedna właśnie z cech, jakimi się charakteryzowała Sara. Und wir haben auch noch ein, zwei Stellen im Neuen Testament, wo sie erwähnt wird.
Jest jeszcze kilka miejsc w Nowym Testamencie, w których ona jest też wzmiankowana. Vielleicht die erste Stelle aus meine erste Petrus 3. Pierwsze miejsce chciałbym przeczytać z pierwszego listu Piotra z trzeciego rozdziału. Pierwszy list Piotra z trzeciego rozdziału. 1. Petrus 3 ist ein sehr interessanter Abschnitt. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, to jest bardzo interesujący urywek Pisma Świętego. Es ist eine Ermunterung an die Schwestern, wie sie ihr Leben auf dieser Erde führen wollen. Jest on zachętą dla wszystkich sióstr, w jaki sposób one mają swoje życie na ziemi prowadzić. Und zwar wird besonders die Seite betont, die ihr Wandel oder ihr Verhalten betrifft. I szczególnie jest tutaj podkreślony sposób ich chodzenia, pielgrzymowania i postępowania. Wir haben das in Vers 1, durch den Wandel. W wierszu pierwszym już to oglądamy. Przez ich, my mamy to przetłumaczone, postępowanie, a brat w swoim tłumaczeniu ma przez ich pielgrzymowanie. Oder auch in Vers 2 durch den reinen Wandel. Albo w wierszu drugim mamy tutaj przez bogobojne życie lub tak jest w tym drugim tłumaczeniu ich czyste pielgrzymowanie. Dadurch können sie ein Zeugnis sein in dieser Welt. I tym, w tym zakresie możemy być właśnie świadectwem w tym świecie. Und dann wird in Vers 6 Bezug genommen auf Sara. I następnie w wierszu szóstym jest wzmianka o Sarze. Wie Sara dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte. Czytamy, że o Sarze, która była posłuszna Abrahamowi i nazywała go Panem. Das heißt nicht, dass sie ein Sklave oder ein Knecht von Abraham gewesen ist. To nie oznacza, że ona była niewolnicą albo sługą Abrahama. Aber sie hatte die Stellung praktiziert, die Gott ihr gegeben hat. Ale tu oglądamy to, że ona w praktyczny sposób urzeczywistniała stanowisko, jakie jej zostało przez Boga dane. Dass das nicht sklawisch ist, können wir ganz leicht im ersten Buch Mose sehen. To, że tutaj nie może być nic z wydźwięku niewolniczego, to będziemy zaraz widzieli w pierwszej księdze Mojżeszowej. Denn Gott sagte einmal zu Abraham, gdyż Bóg pewnego dnia powiedział do Abrahama, höre auf Sara. Posłuchaj Sary. Das heißt, Sara hatte auch etwas zu sagen in dieser Ehe. A więc to oznacza, że również i Sara mogła wyrażać swoje myśli w tym małżeństwie. Aber jeder von den beiden lebte gemäß ihrer Stellung. Ale każdy z nich, dwojga, żył odpowiednio do stanowiska, do jakiego został przez Boga powołany. Das ist das, was 1. Petrus 3 hier betont. To jest właśnie to, co jest podkreślone w pierwszym, pierwszym liście Piotra w trzecim rozdziale. Abraham wird deswegen Fürst Gottes genannt. To też i z tego powodu Abraham jest nazwany księciem Bożym. Und Sara wird in Vers 6 sozusagen als die Mutter derer bezeichnet, die auch einen solchen Weg gehen. A Sara w wierszu szóstym jest określona jako matka tych, którzy taką samą drogą będą podążali. Denn guck, wie Vers 6 endet. Spójrzcie, w jaki to właśnie sposób się kończy szósty wiersz. Deren Kinder, also Kinder von Sarah, ihr geworden seid, wenn ihr Gutes tut. W drugiej połowie tego szóstego wiersza. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze. Das heißt, auch wenn wir wenig über Sarah aus dem Alten Testament wissen. I to pokazuje, że nawet ta niewielka ilość wiadomości, jakie poznajemy ze Starego Testamentu o Sarze, sie lebt in diesem Land als Fremdling genauso wie Abraham. Która żyła w tym kraju, do którego doszła, dokładnie tak samo jak jej mąż Abraham. Und das ist eben das, was Gott uns hier sagen möchte.
I to jest właśnie dokładnie to, co Bóg chciałby nam w tym powiedzieć. Und was der Inhalt der Lebenstage Sarahs gewesen ist. I to odnosi się do tego wiersza pierwszego w drugiej połowie, gdy czytamy: tyle było lat życia Sary. To była treść jej życia. Einen zweiten Punkt haben wir in Hebräer 11. Drugi punkt oglądamy w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale. Auch dort wird Sara einmal erwähnt. Również i w tym liście jest wzmiankowana Sara. Nämlich in Vers 11. W 11 rozdziale, w 11 wierszu. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Nachkommen zu gründen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu achtete, der die Verheißung gegeben hatte. Hebrajczyków 11:11. Przez wiarę również sama Sara otrzymała moc poczęcia i to mimo podeszłego wieku, ponieważ uważała za godnego zaufania tego, który dał obietnicę. Was für ein herrliches Zeugnis, was Gott dieser Frau hier ausstellt. Jakież to wspaniałe świadectwo wystawione tutaj tej niewieście przez Boga. Hätten wir nur das Alte Testament, würden wir keinen Glauben bei Sara sehen. Gdybyśmy mieli tylko Stary Testament, to nie widzielibyśmy Sarze wiary. Noch einmal, sie lachte. Jeszcze raz powtarzam, wtedy właśnie ona się zaśmiała. Aber Gott sah, dass auch etwas Glaube da gewesen ist. Ale Bóg to widział, że w jej sercu również było trochę wiary. Und er betont hier den Glauben. I to w tym wierszu 11 podkreśla właśnie tą wiarę. Und sagt auch noch, dass sie Gott für treu achtete. I dodaje jeszcze, że ona uważała Boga za godnego zaufania, za wiernego. Es ist sehr schön, wie der Heilige Geist hier diese Frau beschreibt. Jakież to piękne, w jaki sposób Duch Święty opisuje tą niewiastę. Dann heißt es in Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben. Następnie w 13 wierszu tego 11 rozdziału czytamy: wszyscy oni poumierali we wierze. Nicht wahr, diese alle, das ist ein Noah. Tu wzmiankowani są również Noe. Das ist ein Abraham. Tu jest Abraham. Und das ist auch eine Sarah. I tu jest Sara. Sie sind gestorben und waren überzeugt, dass sie die Verheißung danach erlangen würden. Oni umierali, ale byli przekonani, że oni po śmierci otrzymają obietnicę. Sie sahen sie von fern. Oni ją wyglądali już z daleka. Und waren sich bewusst, dass sie mal ein Vaterland bekommen würden. I byli tego świadomi, że oni kiedyś otrzymają tą właściwą ojczyznę. Wo sie hier auf dieser Erde nur Fremdling und ohne Bürgerrecht waren. Podczas gdy tutaj na tej ziemi byli obcymi przybyszami, nie mającymi żadnych praw obywatelskich w tej ziemi. Wenn das deine Herzenseinstellung ist, i jeżeli takowe będzie nastawienie twojego serca, dass du Gott für treu erachtest, że będziesz uważał Boga za wiernego, dass du an der Verheißung festhältst, że będziesz trzymał się mocno obietnic, weißt, dass du dieses Vaterland empfangen wirst, będziesz o tym wiedział, że ty otrzymasz kiedyś tą ojczyznę, und die Stellung praktizierst, die Gott dir gegeben hat, i będziesz praktykował te stanowisko, w jakie Bóg cię postawił, dann sagt eben 1. Petrus 3. To właśnie mówimy albo czytaliśmy w pierwszym liście Piotra w trzecim rozdziale. Bist du eine Tochter Saras. Wtedy będziesz córką Sary, die hier so in ihrem Glauben, der ihr Kraft gab, beschrieben wird. Której tutaj ta wiara, która dodawała jej siły, jest opisywana. Und so war Sara also in 1. Mose 23 im Glauben gestorben. I tak oglądamy to w tej pierwszej Mojżeszowej 23 rozdziale. Sara umarła we wierze. Das ist ihre Herzensseite. Tak wygląda ta strona jej serca. Aber hier haben wir die äußere Seite. Ale tu akurat jest opisana ta strona zewnętrzna.
Es geschah in Kirjat Arba. Że to działo się w rejonie Kirjat Arba. Wir müssen noch dazu noch mal eine Stelle aufschlagen. Musimy w tym celu jeszcze jedno miejsce otworzyć. Aus dem Buch Josua. Mianowicie z księgi Jozuego. Oder erfahren wir einen wichtigen Hinweis über diese Stadt Arbas oder Kirjat Arba. I z tego rozdziału otrzymujemy bardzo ważną wskazówkę dotyczącą tego miasta Kirjat Arba. Das ist in Vers 15. Mianowicie czytamy w wierszu 15. Der Name Hebrons aber war vorher Stadt Arbas. Josua 14, Vers 15. 14 rozdział, 15 wiersz Jozuego. Hebron zaś nazywało się dawniej Kirjat Arba. Wieso hieß diese Stadt Arba? Dlaczego to miasto nazywało się Arba? Sie war benannt nach dem größten Mann unter den Enakims. Tak, to miasto zostało nazwane według imienia największego wzrostem męża wśród synów Enaka. Und diese Riesen Enakim sind ein Bild von Satan. I ci olbrzymowie Anakici, oni są obrazem Szatana. Rein äußerlich sieht es aus, dass sie an einem hoffnungslosen Ort ist, an dem Ort des Todes. Na zewnątrz to wszystko wyglądało bardzo niekorzystnie, dlatego że było to miejsce beznadziejne, miejsce śmierci. Es ist der Ort, wo Satan scheinbar die Macht drüber hat. Jest to takie miejsce, w którym jakoby Szatan miał wielką moc. Ich sage scheinbar. Mówię tak, jak gdyby miał. Denn er denkt es vielleicht. Dlatego, że może sobie myślał. Und es sieht auch so aus. Może również też jego okoliczności tak wyglądały. Aber das gilt nur für die Ungläubigen, die gestorben sind. Ale to wszystko obowiązywało dla wszystkich, którzy byli niewierzącymi i pomarli. Für die Gläubigen heißt dieser Ort nicht nur Kirjat Arba. Bo dla ludzi wierzących ta miejscowość nie tylko nazywała się Kirjat Arba, sondern wie 1. Mose 23 sagt, das ist Hebron in Vers 2. Ale tak jak pierwsza księga Mojżeszowa w 23 rozdziale to opisuje w drugim wierszu, że to miejsce nazywało się również Hebron. Und Hebron heißt Gemeinschaft. A to słowo Hebron tłumaczy się na społeczność. Nicht wahr? Wir wissen aufgrund des Neuen Testaments, dass die Seele eines Entschlafenen im Paradies ist. My wiemy na podstawie Starego Testamentu, że dusza człowieka zmarłego znajduje się w raju. Dass sie darauf wartet. A tam oczekuje, dass ein Auferstehungsleib kommt. Że będzie przyodziana w to ciało zmartwychwstałe, dass die Entrückung stattfindet, że odbędzie się właśnie pochwycenie i zabranie wszystkich zmarłych, dass sie dann in dem Haus des Vaters ist, aby mogli się znaleźć też i w domu ojcowskim, und dort eine vollkommene Gemeinschaft mit dem Sohn hat, aby tam mieli doskonałą społeczność ze synem. Nicht wahr? Für ungläubige Menschen ist es ausschließlich Kirjat Arba. Jeszcze raz to podkreślam, dla ludzi niewierzących to miejsce jest tylko i wyłącznie Kirjat Arba. Die ewige Trennung von Gott. Oznaczające wieczne oddalenie, oddzielenie od Boga. Aber für die Gläubigen ist es gleichzeitig ein Hebron. Ale dla ludzi wierzących to miejsce jednocześnie jest Hebronem. Gemeinschaft mit Gott. Czyli społecznością z Bogiem. Das kann man hier schön zwischen den Zeilen in 1. Mose 23 Vers 1 und 2 sehen. I to właśnie można pięknie oglądać pomiędzy poszczególnymi linijkami tych dwóch wierszy pierwszego i drugiego 23 rozdziału pierwszej Mojżeszowej. Und sie starb im Land Kanaan. I dalej czytamy, i umarła w ziemi kananejskiej.
Nicht wahr? Sara kam in das Land Kanaan als Fremdling. Tak, przecież wiemy, że Sara przyszła do Kanaanu jako obcy przybysz. Sie lebte in Kanaan als Fremdling. I żyła tam w Kanaanie jako obcy przybysz. Sie starb in Kanaan. Zmarła również w Kanaanie. Und wir werden gleich sehen, sie wird in Kanaan begraben. I wkrótce będziemy też i to oglądali, że w tym Kanaanie została też i pogrzebana. Und Kanaan spricht eben von diesen himmlischen Dingen. A Kanaan tutaj obrazowo mówi nam o tych niebiańskich rzeczach. Auch wenn Abraham ein Mann des Glaubens war, również też i Abraham był mężem wiary, dann heißt das nicht, dass er nicht auch Gefühle hatte. I to wcale też i nie oznacza, że on nie miał swoich własnych uczuć. Wir sehen das hier in Vers 2. My to też oglądamy tutaj w wierszu drugim, dass er seine Sara beweinte. Że on swoją Sarę opłakiwał. Abraham weinte nicht, als er alles hinter sich lassen musste und von Ur in Chaldea auszog. Abraham nie opłakiwał tego, że on wszystko za sobą musiał zostawić i wyjść ze swojego miejsca urodzenia Ur chaldejskiego. Abraham weinte nicht, als er seinen Sohn Isaak opfern sollte. Abraham nie płakał, gdy miał ofiarować swojego syna Izaaka. Aber hier sehen wir diesen Glaubensmann weinen. Ale tu oglądamy, że ten mąż wiary zapłakał. Das ist etwas, was völlig normal ist. I jest to rzecz całkowicie normalna. Was seine innige Beziehung zu seiner Frau beschreibt. I to pięknie opisuje jego wewnętrzny związek z jego żoną Sarą, die nun viele Jahrzehnte eine wirkliche Hilfe gewesen ist. Która była dla niego wiele dziesiątek lat wielką pomocą. Und die folgenden Verse 3 bis 20 beschäftigen sich nur mit einem einzigen Thema. I następujące po tym opisie wiersze od 3 do 20 zajmują się tylko jednym jedynym tematem. Und dass Abraham eine Grabstätte für Sara sucht. Mianowicie tym, że Abraham poszukiwał miejsca, w którym mógłby pochować w grobie swoją Sarę. Dass Abraham bereit ist, dafür einen sehr hohen Preis zu bezahlen. I żeby w tym, żeby nabyć takie miejsce, Abraham był gotowy zapłacić ogromnie wielką sumę. Auch wenn Sara hier gestorben ist, nawet jeżeli Sara jest już zmarłą, das Neue Testament spricht bei Gläubigen immer von entschlafen, to jednak Nowy Testament o ludziach wierzących zawsze mówi, że oni są tymi, którzy zasnęli. Ist sie doch noch wertvoll in den Augen Abrahams und in den Augen Gottes. To i tak dalej Sara, nawet już zmarła, jest wartościową w oczach Abrahama i w oczach Bożych. Wir lesen immer wieder diesen lieblichen Ausdruck, meine Tote. I ciągle na nowo w tych następnych wierszach wymieniane jest jakże miłe określenie moją zmarłą. Wir haben das in Vers 3, in Vers 4, in Vers 6. W trzecim, w czwartym, w szóstym wierszu mamy to. In Vers 8. W ósmym wierszu. In Vers 11 und Vers 13. W jedenastym wierszu, w trzynastym wierszu. In Vers 15. W piętnastym wierszu. Und in Vers 19 spricht er wieder von seiner Frau. I w wierszu dziewiętnastym ponownie on mówi tutaj o mojej małżonce. Es ist eben hier nicht einfach nur ein Leichnam. To dla niego nie tylko były po prostu tylko zwłoki, sondern es ist seine Frau, seine Tote, wie es hier genannt wird. Ale dla niego była to moja zmarła, moja małżonka. Und Abraham möchte eine Begräbnisstätte für sie. I Abraham pragnął znaleźć odpowiednie miejsce pochówku dla niej. Und das rahmt dieses Kapitel jetzt ein. Das rahmt es ein, es ist eine Umrandung.
I cały ten rozdział właśnie jest takim obramowaniem, takim opisem właśnie tego zdarzenia poszukiwania miejsca pochówku. Dass ich meine Tote begrabe in Vers 4. Abym moją zmarłą mógł pochować w wierszu czwartym. Und in Vers 20, dass ein Erbbegräbnis i w wierszu 20 czytamy, aby to miejsce stało się takim miejscem pochówku jako jego własny grób dziedziczny. Wir haben kein einziges Gebot von Gott. Nie znajdujemy dotychczas w Słowie Bożym ani jednego przykazania Bożego, wie man mit einem toten Menschen umgehen soll. Jak ludzie jeszcze pozostający przy życiu mają obchodzić się ze zmarłym człowiekiem. Ob man zum Beispiel eine Feuerbestattung oder ein Begräbnis durchführen soll. Czy ma być wykonane pochowanie poprzez spalenie zwłok, czy poprzez pochówek w ziemi? Aber wir haben Beispiele in der Schrift, was ein Glaubensmann tat. Ale mamy takie przykłady w Piśmie Świętym, co czynili mężowie wiary. Und das haben wir hier bei Abraham. I to na przykład oglądamy w przypadku tego Abrahama. Und für ihn gab es nur eine einzige Sache. I dla niego była tylko jedna jedyna rzecz ważna. Er wollte seine Frau begraben. On chciał swoją zmarłą żonę pochować. Und damit ist das, wenn irgend möglich, ein nachahmendes Beispiel für uns. I to dla nas z całą pewnością jest godny przykład, to znaczy dobrze zrobimy, jeżeli z tego przykładu będziemy korzystali, na ile to oczywiście będzie w naszych okolicznościach życiowych możliwe. Es ist also kein Muss. Nie jest to przymus. Manchmal geht es auch gar nicht, je nachdem, wo Menschen umkommen. Manchmal kann man sie gar nicht begraben, wenn sie zum Beispiel auf dem Meer sterben, wenn ein Schiff untergeht. Czasami nie da się kogoś w ten sposób pochować, bo na przykład znajduje się ktoś na otwartym morzu. Deswegen sagt Gott nicht, dass man das so tun muss. Dlatego Bóg nie mówi, że tak musi być uczynione. Aber wenn man es tun kann, ale jeżeli ktoś może to uczynić, haben wir hier ein Beispiel dafür, dass wir Tote begraben sollen. To mamy tutaj w tych wierszach przykład na to, że mamy naszych zmarłych grzebać w ziemi. Und diese Verse zwischen 24 zeigen uns nun, welche Mühe Abraham aufwendet. I te wiersze od 4 do 20 pokazują nam dobitnie, jaki trud spoczął na Abrahamie, aby zdobyć takie miejsce na ziemi. Zuerst bekommen wir noch ein großartiges Zeugnis von Abraham. Najpierw czytamy szczególnego rodzaju wspaniałe świadectwo, jakie miał w tym świecie Abraham. In Vers 4 wird als Fremder und Beisasse bezeichnet. W wierszu 4 on jest tutaj określony jako osiadły przybysz. Obwohl ihm eigentlich das ganze Land gehört, denn Gott hat es ihm verheißen. I to wszystko pomimo tego, że cały ten kraj został mu przyobiecany w obietnicy Bożej, że będzie jego własnością, besaß er es praktisch noch nicht. To on przez cały okres swojego życia praktycznie go nie objął w posiadanie. Er musste sogar in diesem Land eine Grabstätte, ein Stück Land kaufen. Do tego doszło, że w tym kraju musiał zakupić odpowiedni grunt, aby znaleźć miejsce pochówku dla żony i dla siebie. Und das zeigt uns wirklich, dass Abraham ein Fremdling gewesen ist. I to pokazuje nam dobitnie, że Abraham rzeczywiście w tym kraju był obcym przybyszem. Er hatte also keine Anrechte an diesem Land. On nie widział samego siebie jako tego, który by miał jakiekolwiek prawa do tego kraju. Wir merken, dass das Abraham sich aus allen politischen Fragen rausgehalten hat in diesem Land. My to możemy zauważyć, że Abraham również dostosowywał się do wszystkich politycznych warunków, jakie w tym kraju obowiązywały. Denken wir nur noch an 1. Mose 14.
Pomyślmy tylko o pierwszej Mojżeszowej 14 rozdział. Da kämpfen 5 gegen 4 Könige. Czytamy tam o tym, że walczyło 5 królów przeciwko 4 królom. Die Hälfte dieses Kapitels beschreibt diese Schlachten. I połowa tego rozdziału opisuje tą wielką bitwę. Und Abraham saß unter seiner Terebinte. A Abraham jest opisany jako ten, który siedzi pod swoimi drzewami terebintowymi. Er mischte sich nicht nur nicht da rein. On nie tylko, że nie wtrącał się do tej bitwy. Er wusste auch gar nichts davon. Okazuje się, że nawet też i nie wiedział nic o tym. Er hat das erst erfahren, als er hörte, dass man Lot weggeführt hatte. Dopiero o tym się dowiedział od jednego z uchodźców, który opowiedział mu, że Lot również został uprowadzony w niewolę. Abraham versuchte auch sich moralisch von dieser Welt reinzuhalten. Abraham z całych sił starał się utrzymać w czystości pod względem moralnym w stosunku do tego świata. Ganz anders als ein Lot. Całkowicie inaczej niż postępował Lot, der in der sündigsten Stadt der damaligen Zeit lebte. Który żył w najbardziej grzesznym mieście tamtejszych czasów. Aber Abraham war ein Fremdling und ein Beisasse dort. Ale Abraham był obcym przybyszem i takim, który tam tylko na chwilę osiadł. Und das haben die Menschen gesehen, die auch dort lebten. I ludzie to wszystko zauważyli, którzy wokoło niego mieszkali. Sie sagen ihm in Vers 6, du bist ein Fürst Gottes unter uns. I powiedzieli w wierszu szóstym o nim, że ty jesteś jak Książę Boże. Also Abraham sagt ihm, ich bin ein Fremdling hier, ich besitze nichts. A więc Abraham nie tylko to powiedział, że jestem obcym przybyszem i tutaj niczego nie posiadam. Und sie sagen, ja, das stimmt, du bist ein Fürst Gottes unter uns gewesen. Ale to również zgadzało się z tą wypowiedzią, że ty jesteś jako Książę Boży wśród nas. Wir geben dir unser auserlesenstes Grab, wo du deine Tote begraben kannst. My jesteśmy w stanie tobie dać ten najwspanialszy z grobów, jaki tylko posiadamy, abyś ty był w stanie pochować twoją zmarłą. Und jetzt finden wir eine sehr, sehr schöne Seite bei Abraham. I teraz oglądamy jedną z bardzo pięknych stron charakteru Abrahama, die uns vielleicht manchmal so oft fehlt, której to strony jakże często nam też brakuje. Er ist ein ganz demütiger Mann. Okazuje się, że on był bardzo pokornym człowiekiem. Noch einmal, sie sagen zu ihm, du bist ein Fürst Gottes. Jeszcze raz to podkreślam, ludzie powiedzieli do niego, ty jesteś księciem Bożym. Was macht Abraham in Vers 7 und in Vers 12? A co mamy opisane w wierszu 7 i 12? Co uczynił Abraham? Er verneigt sich vor dem Volk des Landes. On skłonił się głęboko przed ludem tego kraju. Was für ein demütiger Mann, was für ein Zeugnis in dieser Welt. Jak bardzo pokorny mąż, jak wspaniałe świadectwo złożone przed tym światem. Er spricht nicht als Fürst zu ihnen. I nie przemówił do nich jako książę. Er kommt hier als Knecht. Tylko stanął przed nimi jak sługa. Als jemand, der sich verneigt. Który skłonił się przed nimi głęboko. Und er spricht nicht zu ihnen, sondern mit ihnen. I on nie przemawiał do nich, tylko on rozmawiał z nimi. Und er bittet um Fürsprache, dass sie ein gutes Wort für ihn einlegen bei Ephron, dem Sohn Zohars. A on tutaj prosi ten lud tego kraju, aby oni wstawili się u Ephrona, tego księcia tego kraju. Dass er ihm die Höhle Machpela gibt in Vers 9. I on miał na myśli tą jaskinię Machpela, o czym czytamy w 9 wierszu. Denn sie liegt ja auch am Ende des Feldes. I ona znajdowała się na końcu pola. Er wollte nicht mit ihnen dort irgendwie ein gemeinsames Stück Land haben. I to świadczy o tym, że on nie chciał mieć razem z nimi wspólnego kawałka pola, sondern eben am Rand dieses Feldes.
Nie, on chciał posiadać skraj tego pola dla siebie. Und er wollte sie bezahlen. I w dodatku chciał ten kawałek gruntu zapłacić. Zum vollen Preis. A mianowicie kupić za pełną jego cenę. Und Ephron saß auch inmitten der Kinderherd in Vers 10. A w wierszu 10 czytamy o tym, że Ephron znajdował się między Hetytami. Und dann antwortete er vor den Ohren aller, die dort saßen. I on udzielił odpowiedzi przed uszami wszystkich, którzy tam siedzieli. Nein, sagt er. Mówi, nie tak. Ich gebe dir das Feld und die Höhle kostenlos. Ja daruję ci to pole i jaskinię za darmo. Du kannst dort deine Tote begraben. I tam możesz pochować twoją zmarłą. Und da verneigt sich jetzt Abraham ein zweites Mal. I teraz czytamy, że Abraham pokłonił się po raz drugi przed ludem tego kraju. Nein, sagte er, ich möchte dir den vollen Preis des Feldes geben. I mówi, nie, ale raczej ja chcę tobie zapłacić pełną cenę za ten kawałek pola. Uns ist uns bewusst, dass das eine Grundhaltung im Leben von Abraham gewesen ist. I Ephron był tego świadomy, że to jest zasadnicze nastawienie, w jakim Abraham żył. Denn das haben wir auch in 1. Mose 14. To też oglądamy w 1. Mojżeszowej w 14. rozdziale. Und zwar wo diese denkwürdige Begegnung passiert zwischen dem König von Salem und gleichzeitig diesem König von Sodom und Abraham. Gdy czytamy tutaj w drugiej połowie tego rozdziału o tym godnym uwagi i zapamiętania szczególnego rodzaju zdarzeniem, gdy nastąpiło spotkanie Abrahama i Melchizedeka i królów, którzy byli na tej wojnie. Der König von Salem segnet Abraham und Abraham nimmt das an. Król Salemu błogosławi Abrahama i Abraham to przyjmuje. Und der König von Sodom verspricht ihm Reichtum am Ende von Vers 21. A król Sodomy chce mu tutaj przyobiecać wielkie bogactwo. Und Abraham nimmt ihn nicht an. I Abraham go nie przyjmuje. Vers 23 in der Mitte, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist. I w połowie 23 wiersza czytamy, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, nie przyjmę. Es war eine grundlegende Haltung von Abraham. Było to zasadnicze w całym życiu nastawienie Abrahama. Ist doch schön, wenn man sowas sieht, oder? Coś pięknego, gdy coś takiego się widzi, nieprawdaż? Dass jemand an seiner geistlichen Überzeugung festgehalten hat. Gdy widzimy kogoś, który trzyma się mocno tego duchowego przekonania. Während all der vielen Jahrzehnte seines Lebens auf dieser Erde. Przez wiele dziesiątek lat życia swojego tutaj na tej ziemi. Bei den verschiedenen Prüfungen, die da sind. W tych różnorodnych doświadczeniach jego życia, które przeszedł. Einmal durch diesen König von Sodom. Raz, gdy właśnie spotkał się z tym królem Sodomy. Hier durch die Kinderhed. Tutaj w naszym rozdziale, gdy go oglądamy w czasie rozmowy z synami Hetytami. Abraham ist höflich und standhaft. Abraham jest zawsze uprzejmy i zawsze trzymający się swojego sposobu życia. Und dann kriegt er einen Preis von 400 Sekel Silber genannt in Vers 15. A następnie oglądamy w 15 wierszu, że została wymieniona tutaj cena 400 sykli srebra za ten kawałek gruntu. Ist das viel oder ist das wenig? Czy to jest dużo, czy to jest mało? In Jeremia 23 wird auch ein Stück Land verkauft. W Jeremiasza w 23 rozdziale czytamy o tym, że też kawałek gruntu był sprzedawany. Kennen wir den Kaufpreis? Czy może pamiętacie, jaka była jego cena zakupu? Ja, er wird uns dort genannt. Tak, ta cena jest tam wymieniona. Es sind 17 Sekel. Mowa jest o 17 syklach.
Hier sind es 400 Sekel. A tu mowa jest o 400 syklach srebra. 20 Sekel war ungefähr der Preis eines Sklaven. 20 sykli to była mniej więcej cena jednego niewolnika. Abraham ist hier bereit, diese 400 Sekel zu bezahlen. A Abraham, oglądamy tutaj, jest gotowy zapłacić 400 sykli srebra. Zeigt uns etwas von der Wertschätzung, die er zu Sarah hat. I ta cena pokazuje, jak wielkie było jego docenianie jego małżonki Sary. Und Vers 17 zeigt uns, dass das alles tatsächlich so geschah. I wiersz 17 pokazuje, że rzeczywiście tak też się stało. Und diese Höhle und dieses Feld ging in den Besitztum von Abraham über. I ta jaskinia i całe te pole przechodzi na własność Abrahama. Können wir uns das vorstellen? Ja, der einzige Besitztum Abrahams in diesem Land. Czy jesteśmy w stanie sobie to wyobrazić, że to stanowiło tylko jedyną posiadłość Abrahama w tym obiecanym dla niego kraju? War die Begräbnisstätte seiner Frau. A to było miejsce pochówku jego żony. Sonst besaß er nichts außer sein Zelt. A poza tym to nie posiadał on niczego oprócz swojego namiotu und seine Terebinte. I swoich drzew terebintowych. Wir können ja mal diese Verse so auf unser Herz einwirken lassen. Pozwólmy, aby te wiersze zadziałały na naszym sercu. Können Sie überlegen, was wir alles für Besitztümer haben. I zastanówmy się, jak wielkie posiadłości my posiadamy. Ich meine jetzt gar nicht ein Haus, wo wir drin wohnen. Nie mam wcale na myśli domu, w którym może mieszkamy. Sondern ich meine mehr so Dinge, an denen unser Herz hängt. Nie, ja mam bardziej na myśli rzeczy, do których tak bardzo przywiązało się nasze serce. Vielleicht mehr an den Dingen, die für Gott interessant sind. I to może o wiele za dużo do tych rzeczy, które dla Boga są nieinteresujące. Das können wir hier lernen von diesem Glaubensmann. Spójrzcie, tego wszystkiego możemy się nauczyć od tego męża wiary. Wo ist mein und dein Herz? I zastanówmy się, gdzie jest moje i twoje serce. Nur noch einmal wird in Vers 19 gesagt, dass diese Höhle, sie liegt im Land Kanaan. Jeszcze raz oglądamy w wierszu 19 wzmiankę o tym, że ta jaskinia znajdowała się w ziemi kananejskiej. Und wieder ist es etwas, was mit Hebron in Verbindung steht. I znowu jest to wzmiankowane w powiązaniu z Hebronem. Es war die Höhle des Feldes von Machpela vor Mamre, das ist Hebron. A mianowicie mowa jest o jaskini na polu Machpela naprzeciw Mamre, to jest Hebronu. Wenn wir noch einmal ganz kurz zurückgehen nach 1. Mose 13. Krótko jeszcze wróćmy do 1. Mojżeszowej 13. rozdziału. Dann erfahren wir, warum dieser Ort so wichtig war für Abraham, warum er gerade dieses Feldstück haben wollte. I tu dowiadujemy się, dlaczego akurat to miejsce było tak ważne dla Abrahama i dlaczego on akurat ten kawałek pola chciał posiąść. In Vers 18. 13 rozdział 1 Mojżeszowej, czytamy w 18 wierszu. Denn er wohnte unter den Terebinten Mamres, die bei Hebron sind. Gdyż mieszkał on w Dąbrowie, czyli pod drzewami terebintowymi Mamre, pod Hebronem. Und da baute er dem Herrn einen Altar. Tam zbudował Panu ołtarz. Vers 13 in Kapitel 14. 13 wiersz następnego 14 rozdziału. Er wohnte aber unter den Terebinten Mamres. W połowie mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamre. Und Kapitel 18 Vers 1. I 18 rozdział pierwszy wiersz. Und der Herr erschien ihm bei den Terebinten Mamres. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamre. Es ist der Ort, wo er Gemeinschaft hatte als Fremdling mit Gott. Jest to miejsce, w którym on miał społeczność z Bogiem, będąc tym obcym przybyszem na tej ziemi. Das ist der einzige Ort, wo wir von Abraham lesen, dass er dort wohnte.
Jest to jedyne miejsce w tym całym kraju, co do którego jest wzmiankowane, że Abraham mieszkał. Während er sonst nur ein Zelt besaß. Podczas gdy on cały czas posiadał tylko namiot. Kann man sich irgendwie kaum vorstellen, Kapitel 13, Vers 18, ja? To jest nawet trudne do wyobrażenia, ten 18 rozdział, 13 wiersz. Er zeltete im Land Kanaan. Czytamy tam, że on mieszkał w namiotach w kraju Kanaan. Und wohnte unter den Terebinten. I mieszkał pod drzewami terebintowymi. Wohnen heißt im Hebräischen und Griechischen immer ein Ort, den man nicht verlässt. Wohnen bedeutet immer, das ist ein Ort, den man nicht mehr verlässt. W języku hebrajskim i w języku greckim to słowo mieszkać oznacza zawsze miejsce, którego się nie opuszcza. Das beste Beispiel haben wir bei dem Herrn Jesus selbst. Najlepszy przykład tego oglądamy w przypadku samego Pana Jezusa. Das Wort wurde Fleisch in Johannes 1. Czytamy o nim, że słowo stało się ciałem. Und zeltete unter uns, heißt es dort eigentlich. I zamieszkało wśród nas, ale w zasadzie w oryginale jest tam napisane i namiotowało, czyli mieszkało w namiotach wśród nas. Das heißt, der Herr würde diesen Ort einmal wieder verlassen. Er würde diese Erde wieder einmal verlassen. A to mianowicie też i oznacza, że Pan kiedyś to miejsce, czyli tą ziemię, opuści. Es war eben nur ein kurzzeitiger Aufenthaltsort. Czyli to oznaczało, że to było miejsce jego krótkotrwałego pobytu. Aber in Johannes 14 heißt es, in dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ale w Jana w 14 rozdziale jest wyraźnie napisane, ale w domu Ojca mojego jest wiele mieszkań. Und das beschreibt einen Ort, den wir nie mehr verlassen werden, wenn wir dort sind. A to opisuje miejsce, w które my nigdy nie opuścimy. So war Abraham ein Fremdling auf dieser Erde. I tak Abraham był obcym przybyszem tutaj na tej ziemi. Aber er wohnte in der Gemeinschaft mit Gott. Ale jednocześnie on mieszkał, będąc w społeczności z Bogiem. Und so wollte er bei diesem Ort, wo er so Gemeinschaft hatte mit Gott, da wollte er das Grab seiner Frau haben. I właśnie w takim miejscu, gdzie on miał ścisłą społeczność z Bogiem, on chciał również tam w tym miejscu posiadać swoją zmarłą żonę. Wir erfahren später, dass nicht nur Sarah dort begraben wurde. Później się z następnych rozdziałów dowiadujemy, że nie tylko Sara tam została pochowana, sondern auch Abraham, ale również też i Abraham. Und am Ende vom ersten Buch Mose, a pod koniec pierwszej księgi Mojżeszowej oglądamy. Da lesen wir in Kapitel 49, Vers 30. Czytamy w 49 rozdziale, w 30 wierszu. Da ist wieder die Rede von der Höhle, die im Feld Machpela vor Mamre ist. I znowu jest mowa o jaskini na polu Machpela na wschód od Mamre w ziemi kananejskiej. Und dann Vers 31. I wiersz 31. Dort haben sie begraben Abraham, Sara, Isaak, Rebeka, Lea. I tam pochowano Abrahama, Sarę, żonę jego, i Izaaka, i Rebekę, żonę jego, i została pochowana Lea. Und später gibt Josef den Auftrag in 1. Mose 50, Vers 25 und 26. A później jeszcze czytamy, że Józef dał polecenie w 50. rozdziale, w 25., 26. wierszu, dass man seine Gebeine bloß nicht in Ägypten lässt, aby w żadnym wypadku nie zostawiono jego zwłok, jego kości w Egipcie, sondern wenn das Volk aus Ägypten auszieht, ale wtedy, gdy ten lud będzie już wychodził z Egiptu, dann sollten sie seine Gebeine mitnehmen, wtedy mają też i zabrać stamtąd kości jego, dass er im Land Kanaan begraben wird, aby został pochowany w kraju Kanaan. Das geschah tatsächlich später. I tak rzeczywiście też i później się stało. Sie wollen dort sein, wo sie Gemeinschaft haben mit Gott. W
Wszyscy ci mężowie wiary chcieli być tam, gdzie mieli społeczność z Bogiem. Und das hoffe ich, dass das auch ein Wunsch unseres Lebens ist. Tak też i ja mam tą nadzieję, że to jest również też życzeniem i naszym. Dass es ein Begehren ist. A nawet więcej, że my tego usilnie pragniemy. Gemeinschaft zu haben mit unserem Gott. Aby mieć społeczność z naszym Bogiem.